Ho, ho. Kurwa! No nie wie... No nie wierzę, gdzie dotarłem. Nie wiedziałem, że będę tędy jechał. To się nie da opisać. Jest noc. Jest ciemno. Nagrywanie tego, gdzie jestem, zaraz powiem, nie ma sensu. Nagrywanie, którędy jechałem, nie miało sensu, a widziałem mnóstwo, zanim się jeszcze ściemniło. I jestem przy San Moritz, miejscowość Maloja. Stanąłem po wjechaniu po takich serpentynach, że mi koła z tyłu boksowały. Dobrze, że mam cztery koła napęd. Łamałem samochód w taki sposób, że samochody się zatrzymywały. Pada śnieg. Pada śnieg, cholera. Dookoła jest śnieg. Ja nie wierzę, gdzie ja jestem. Ja nie wiedziałem, że ja tu dojadę. Wczoraj rano, ciepłe rejony i słońce, plaża. Kurwa! Szczyty gór, tu kawałeczek, tam wszędzie dookoła mnie szczyty gór. To jest jedna z najpiękniejszych tras widokowych, której nie mogę nagrać. I jechałem i wszystko we mnie telepało. Jestem na telefonie z kuzynem, bo po prostu powiedziałem: strusiu, proszę zostań ze mną, bo potrzebuję z kimś gadać. Kurwa, to nic nie oddaje, nie wiem, ile ja nagrywam ten film? No nie, co tu, jak ja mam kurwa zjechać na dół? Ja mam wymienione hamulce na nowiutkie, mam cztery koła napęd, mam niezłe opony i ciężki samochód. I to są serpentyny. I pada śnieg i jest mokro. Tu jest mokro. Koła mi już boksowały. I zimno jest jak cholera. No śnieg, no kurwa śnieg, no kopie śnieg. Jaka przygoda, to moja najlepsza samochodowa przygoda jak do tej pory. To jest przerażające z jednej strony, w którym miejscu jestem, jak ten samochód się zachowuje i co ja potrzebuję z nim robić, a z drugiej strony po prostu pękam z zachwytu. Strach połączony z zachwytem, to jest tak, to jest niecodzienna kombinacja. Dobra, wyłączam. San Moritz, jedna z najpiękniejszych miejscowości Szwajcarii, a to co po drodze, to trzeba wrócić, to napisali w internetach, bo kuzyn mi przeczytał, bo ja mówię: strusiu, proszę sprawdź, gdzie ja kurwa jestem, bo ja nie wierzę, którędy ja jadę. Jechałem dołem i widziałem u góry wielkie, wielkie szczyty i w pewnym momencie mówię, ja mówię: jo, ole wielkie, ale ja jestem na tych szczytach. Ja myślałem, że tu się nie wjeżdża, że tutaj nikt nie wjeżdża. Wychodzi na to, że w moim życiu w dupie byłem i gówno widziałem, a teraz to, co widzę, to jest po prostu porażające. Także wracam do rozmowy ze strusiem, on mi powiedział, że to jest piękna trasa widokowa, czyta mi. Piękna! Kupa w majtkach. Dobra, Radziu wraca. O, nagra... Potrzebowałem to wyrzucić z siebie i w ogóle zadzwoniłem do niego, mówię: ty strusiu, ja potrzebuję z kimś gadać, mówię, potrzebuję to z siebie wyrzucić, bo we mnie się wszystkie emocje mieszają. Jeżeli życie jest od czegoś, to jest kurde właśnie od tego, żeby właśnie tak było. Wsiadam w mojego samochodziku, proszę cię, bądź sprawny, bądź miły, nie zawieź mnie, oponki, proszę, trzymajcie się drogi. Dobra. Mam nadzieję, że do zobaczenia, ale pewności nie mam absolutnie żadnej. Nie wiem, co się dalej wydarzy. Nie mam zielonego pojęcia. Zostać tutaj nie mam jak, chyba że do naprawdę mocno zaawansowanej wiosny. A dalej teraz jechać? To nie wiem, co się będzie działo. I co lepsze, jak już pojadę za daleko, to nie ma wycofania się, bo tu nie ma gdzie zawrócić. Tutaj samochody się, normalne osobówki, nie tyle co męczą, ale się nieźle składają, a mój ma blisko 7 metrów. Obym przeżył. Do zobaczenia. Chyba. Nie wiem. Zacznę od tego, że chyba sam nie wiem, od czego zacząć po wczorajszej nocy. Obudziłem się rano i nie wiedziałem, zmieszany totalnie. I nie wiedziałem nawet, jak zacząć, że tak powiem, swój dzień. A skoro nie wiem, co mam ze sobą zrobić, ze swoimi myślami, bo ja byłem totalnie rozbity i to mi do tej pory zostało, jedynym ratunkiem dla mnie jest bieg oczyszczający. Proszę, nie jestem jedyny, który hasa. Niektórzy na nartach biegowych, a my na tych nóżkach, ale bez nart. Będziemy biegli, nikt nie sprawi, żebym przestał. Nikt nie sprawi, żebym przestał się uśmiechać. Jeśli będę chciał,
to podrem hordę. Jeśli będę chciał, to skończę proste. Jeśli będę chciał, to zgolę wszystkie włosy z mojej głowy. Jeśli chcę, no to to robię, nie widzę żadnej przeszkody. Pobiegałem trochę, to teraz mogę nagrać, bo wczoraj nie byłem w stanie i rano też dzisiaj nie byłem w stanie jeszcze, dopóki się nie oczyściłem teraz. Idę sobie przy San Moritz, tu piękne te widoki, które Wam teraz pokazuję. Przede mną jeszcze parę innych dorzucę, a ja wyżygam to, co się wczoraj wydarzyło. Nie wiedziałem, że będę jechał dokładnie tędy. Wiedziałem, że będę jechał pasmem górskim z Włoch w kierunku na Niemcy, Włochy, Szwajcaria, to wiedziałem. Tylko zielonego pojęcia nie miałem. Przewidywałem, że jadę tunelami, dokładnie nie sprawdziłem. Ja nie wszystko dokładnie sprawdzam, jeżeli chodzi o drogę i uważam, że to jest jedna z najlepszych metod. Po prostu gdybym wiedział, że tutaj może się wydarzyć to, co się wydarzyło wczoraj i nie miał pewności, że dojadę, bo nie miałem absolutnie żadnej pewności, skoro cztery koła potrzebowałem włączyć i na jedynce i dwójce jechać praktycznie później całą drogę i w pewnym momencie jadę, jak to się w ogóle do tego doszło, jadę, fajne drogi, kilkadziesiąt kilometrów, a nagle patrzę, te drogi idą do góry, mówię, dobra, to gdzieś za chwilę będzie na dół, one dalej do góry, jeszcze jadę normalnie, z normalnym napędem. W którymś momencie zerkam do góry, a na szczycie góry pozawijane drogi tak wysoko i z takimi stromiznami, z takim nachyleniem, że po prostu przyklękłem od razu wiedziałem, że będzie dramat i widziałem, że samochody jadą w prawo albo w lewo, czyli jadą takimi serpentynkami, które zawijają prawo, lewo. No i tam dotarłem i tam trzeba było te cztery koła włączyć, więc wiedząc to wczoraj, bez pewności, że dojadę do góry, mając tyle strachu jednocześnie, co ekscytacji w sobie, to nie wiem, czym tą drogę wybrał. Yo no pido tanto, solo quiero que estés tú cuando me levanto, porque no quiero liberarme de tu encanto. Ya no miremos el reloj, que pase el tiempo. Yo sé que el viento no necesita aire para respirar, que las nubes no necesitan alas para volar, que el mundo no necesita ruedas para girar. Moja życiowa prawda, jak dojeżdżam do skrzyżowania, nie zawsze potrzebuję wiedzieć, czy na pewno skręcę w prawo. Tak samo potraktuję Azję. Gdybym wiedział, bym się bał, a gdybym się bał, może bym tędy nie pojechał. Strach to jest jedno z największych ograniczeń w życiu, więc czasami, jeżeli człowiek sam nie jest w stanie sobie przezwyciężyć tego strachu, no to może lepiej, żeby pewnych rzeczy nie wiedział. I to mi się wczoraj przytrafiło, chociaż ja bym się mocno i tak zastanawiał, czy nie chcę tędy jechać. Ciężka decyzja w każdym razie byłaby wczoraj. A dzisiaj mnóstwo przyjemności jak na razie. Zobaczymy. Oby ta droga się dla mnie w dół szczęśliwie skończyła. Jeżeli jest tak utrzymane jak teraz w dzień, to widać. A jeszcze w nocy, jak tutaj spada do koło czwartej, do minus trzech powiedzmy, no to nie miałem pewności, że na zjeździe w dół coś delikatnie przemarznie, a ja mam 3,5 tony, by sobie Radek pojechał. Okay, see you later. Thank you. Okay, so. Także zostawiłem moją baterię w informacji turystycznej do drona, spróbuję naładować, a sam sobie siadam na kawę, bo przede mną długa podróż. To nawet pocieszające, że tutaj są inne kampery. To już drugi, który widziałem, aż dwa plus mój. Ale chyba tylko ja dotarłem tutaj przypadkiem, kompletnie z zaskoczenia. No to teraz dopiero się narobiło. Ja pierdziele. No nic, trzeba kombinować. Wyciągnąłem rower i jadę na stację szukać gdzieś, kombinować Kickstartera. Tak, z Gorzowa. Co? Moi wiwawcy. Wielkopolanie. Odpalił dzięki nim samochód. Tak, z Gorzowa. Ja... No nie zdziwiłbym się, jak ktoś by pomyślał, że ściemniam, że mam takie przygody. Mało mi serce nie wyskoczyło, kiedy samochód nie chciał odpalić.
bo zostawiłem chyba wczoraj po prostu jedne ze świateł. I jest piątek, późne popołudnie, pojechałem na stację benzynową i gadam z gościem, czy ma kable. No kable ma, ale Kickstartera nie ma. Tutaj nikt raczej nie ma Kickstartera i mówię tam, czy jest jakiś warsztat, a gość mówi, nie, już jest piątek, późno, do poniedziałku nic nie ma. I po prostu stoi gość koło mnie w sklepie i o coś pyta i mówi po angielsku, a ja do niego mówisz po angielsku, a on zobaczył, że ja mam bluzę z flagą Polski i mówi po polsku też. I mi pomogli. Kurwa mać. Człowiek przygoda ma zawsze przygody. Ja się boję tych moich przygód następnych, no ale... Wyjechałem już z St. Moritz z duszą na ramieniu. Aż się boję gdzieś zatrzymać, żeby mi samochód chciał później znowu odpalić. Jeszcze potrzebuję sprawdzić ciśnienie, bo po nachatu nawet nie widziałem stacji po drodze, w której byłoby kompresor. Na spokojnie. Boję się, że może się coś wydarzyć, bo jeszcze mam 150 km po górach. Nie sposób się nie bać. Ale strach, patrzcie, no patrzcie jak jadę. No właśnie, i teraz strach potrafi ocalić życie, ale to samo uczucie strachu potrafi zrujnować życie. A pośrodku jest jeszcze takie uczucie strachu, które nie pozwala doświadczać życia w pełni. To ten strach, który właśnie pokonuje, czyli bycie w różnych miejscach i łączenie tego z pewnym ryzykiem niewygodności, przygód, jak to, że pozrywało mi przecież okna, dwa razy złamany kluczyk, przebite koło, raz, dzisiaj z tym akumulatorem, to jest codzienność. Przecież pierwsza moja myśl, jedna z pierwszych myśli była, to jak tu zrobić szybko zakupy, żeby przetrwać tu weekend do poniedziałku, skoro mogę nie naprawić tego samochodu, bo nawet nie wiem co jest do poniedziałku, pomijając to, że koszty będą ogromne. To jest raz. Druga myśl, natychmiast szybka organizacja w głowie, co można zrobić, gdzie można być, jak można spróbować zareagować, co można sprawdzić. Stąd wyciągam rower, biorę, jadę na stację i mówię, tam będę szukał rozwiązania, na stacji benzynowej, tam jest kogo zapytać. Ale trzeba być przygotowanym w podróży na tyle rzeczy, tak jak w życiu, żeby przeżyć to wszystko w sposób interesujący. No nie chcą mi te Niemcy coś dać wrócić do domu. Spokojnie, także za chwilę jeszcze mam nadzieję, że gdzieś korek się odblokuje kolejny. A ja wrócę do domu i wtedy sobie już na spokojnie wszystko podsumuję. Na razie tyle.